benzynka Euro 60. Widzowie, zaskakuje mnie to. Pamiętacie, jeszcze niedawno w Holandii była po 2 euro, 2,10, 2,20, a tu spadła na Euro 60. No czytałem trochę, że po nowym roku ceny mają pójść w dół, że ta inflacja ma trochę spaść. No i rzeczywiście pod koniec roku benzyna Euro 60, ja wam powiem, że tanio. Wydaje mi się, że tanio jak na holenderskie zarobki. Co wy o tym sądzicie? Piszcie. Właśnie tutaj jestem niedaleko mojego ziomka i zauważyłem tutaj biało-niebieską flagę. Tak na ulicy sobie. Taka ulica i biało-niebieska flaga. I tak się zastanawiałem, co to jest za kraj, że musiałem wpisać w Google. Googluję i co się okazało, że jest to symbol rosyjski, który sprzeciwia się inwazji Rosji na Ukrainę. I całej tej wojnie. Nawet o tym nie wiedziałem, gdyby nie ta flaga, to bym o tym nie wiedział. Ja mam taką porąbaną manię, że jak coś zobaczę i czegoś nie wiem, to zaraz googluję. Tak samo jak oglądam w telewizji jakiś film, to zaraz muszę wygooglować, bo jestem ciekaw, co to znaczy. I nawet nie wiedziałem, że to jest symbol rosyjski, który sprzeciwia się wojnie Rosji na Ukrainie. No, to grubo. A piszcie mi, widzowie, czy wy o tym wiedzieliście, no bo ja nie miałem o tym pojęcia. Ale ten statek jest wypasiony, co? Zobaczcie. No, jest kozaczek, jest. Inflacji ciąg dalszy. Sześciopak Heinekena 5,25. Czteropak Hertog Jana 4 euro. Najtańsze piwo 2 euro za sześciopak, ale to zerówka. A tutaj alkoholowe najtańsze 3 euro, ale takie szczoszki, nie? Ale jak ktoś nie ma hajsu, a chce się piwa napić, to zawsze coś dla siebie znajdzie. Amstelik 80 centów, ale ja polecam Hertog Jana 4-pak 4 euro. Naprawdę bardzo dobre piwo. Centrum sklepów spożywczych, czyli Coop i Aldi. Dwa markety u mnie na wiosce, obok wiosce. Szybkie zakupy, widzowie, 41 euro. Jajka, jakieś pieczywo. Taki tam pierdoł, ale chciałem wam pokazać, że jeżeli szukacie coś na szybko w Holandii, jedyne z takich przetworzonych żart, które jest dobre, to jest ta lasagna, nie? Lasagna bolognese. One są wszędzie, w Aldiku i w Coopie i one smakują naprawdę zajebiście. Ja wiem, to jest niezdrowe, śmieciowe żarcie, przetworzone i tak dalej, ale raz na jakiś czas taką lasagnę lubię sobie wciągnąć. Jeszcze taka lasagna tusta i piwko wskazane. Wiem, niezdrowo, spinki, odżywiasz się źle, ale to się zmieni, obiecuję wam. Bo już się trochę ruszam i czasem sobie pozwalam na jakieś tam właśnie takie weekendowe wyskoki, gdzie sobie zjem tusto i niezdrowo. No bo kurczę, ciężko jest. Powiem wam, jest bardzo ciężko omijać takie żarcie, przynajmniej mi, nie? Słuchajcie, no ja zdaję sobie z tego sprawę, że to życie czasem nie jest takie, jakbyśmy sobie tego chcieli, nie? Że trzeba iść do pracy, trzeba zrobić opłaty, jedne, drugie. Jak jest chwilę dobrze, to zaraz coś się zjebie, jak to się mówi, i tak w kółko. No ale co zrobić, no takie jest życie, no. Ja mówię, że trzeba brać życie takie, jakie jest i żyć po prostu. Raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale takie są uroki tego życia. Staram się brać, tak jak mówiłem wam kiedyś, pół żartem, pół serio. Nie ma co się śpinać, nie bierzcie naprawdę wszystkiego na poważnie, głównie życia, nie? Korzystajcie z dnia, cieszcie się. Róbcie przede wszystkim to, na co macie ochotę. Nienawidzę, jak ktoś mi mówi, a bo ci nie wypada, bo ty masz 35 lat, ty masz 40-50, bo ci nie wypada w twoim wieku. Jak masz na coś ochotę, to rób, byle nie robić nikomu krzywdy, nie? I róbcie to, na co macie ochotę i jebać zdanie innych. Lecimy dalej. Obiadek niedzielny, dzisiaj pierwsza klasa. Sobotni, właśnie. Pomyliło mi się, ale no jestem pełen podziwu. Wołowinka z marcheweczką. Jak najbardziej. To smacznego, Mareczku. Dziękuję nawzajem. Nie są miękkie? To tak na zaraz szybko. Nie zawsze takie mięciutkie. Mięciutkie, jest eleganckie, jest Marek mówi. Dobra, to bierzemy się za jedzonko. Także obiadek zjedzony. Po obiadku spacerek skazany. Tutaj szybko spacerkiem do sklepu idę. Był właśnie u mnie kumpel, ziomek i powiem wam tak, że trzeba uważać, trzeba naprawdę uważać, komu się wynajmuje pokój,
bo miał nieprzyjemną sytuację. Gościowi wynajmował pokój, niby kumpel z pracy, kolega. A jak się pakował, bo tam wyszło nieporozumienie, przychodziło do płatności, to on nagle nie ma pieniędzy, jest pusty. Później były zgrzyty. Jak się wyprowadzał, to zabrał ze sobą Xboxa nowego, głośniki, jakąś wieżę i zniknął. Po prostu wydawał się gościu w porządku, normalny koleś, nawet razem pracowali, a go ojebał, nie? Ojebał i tak robi właśnie Polak Polakowi na obczyźnie, na emigracji. Także naprawdę weryfikujcie tych ludzi, jeżeli ktoś od was wynajmuje pokój. Podejrzewam, że w Polsce też tak jest, to nie tylko za granicą. Jeżeli komuś wynajmujecie, to naprawdę sprawdźcie tą osobę. Najlepiej, nie wiem, zrobić może zdjęcie dowodu osobistego. On tego nie zrobił. Gościu pomieszkał krótki czas. Nie miał pieniędzy na opłaty. A na koniec jeszcze zabrał sobie kilka rzeczy. Pieniądze z portfela też znikły. Nie dużo, bo tam 60 euro. Ale pieniądze znikły. Zniknął Xbox i wiele innych rzeczy, jakichś tam gadżetów, sprzętów takich elektronicznych. Także naprawdę musicie uważać, nie? Trzeba uważać, bo nie wiadomo, gdzie kto się czai. I mówię, Polak Polakowi na zachodzie takie numery robią sobie. Takie numery sobie robimy, widzowie, no. To jest nie do pojęcia. Zamiast trzymać się razem w kupie, to jeden tylko patrzy na drugiego, jakby go tutaj wykręcić. No, trzeba uważać. Peterki takie mamy świąteczne tutaj, pingwinki, Święte Mikołaje, 12,50, inflacji ciąg dalszy, nie? To chciałem wam pokazać, skarpeteczki po 2 euro tu w Holandii mamy, także jakbyście byli zainteresowani, to zapraszam, supermarket Coop. O kurczę, spadło. Świąteczne piwka, na prezenty pakują tak, macie tutaj o Heineken, Hertog Jan. Taki prezencik kosztuje 7,5 euro, coś takiego. I pamiętajcie, najważniejsze, jak rano wstaniecie, żeby wwiesić pościel. Mniejsza z tym, że jest 16. Czym dłużej wisi, tym lepiej. No i tak na spokojnie mija sobota. Któryś weekend z rzędu już na spokojnie, ewentualnie wieczorem piwko i chillaucik. I słuchajcie, chciałem jeszcze się pochwalić, bo udało nam się właśnie dzisiaj, wbiło nam 1 000 000 wyświetleń pod jednym filmem na TikToku. Także możecie to sprawdzajcie, tam kręcimy sobie takie bekowe filmy, trochę kontrowersji. Ogólnie jaja sobie robimy, ludzie tam hejtują, ale zrobiliśmy 1 000 000 wyświetleń na TikToku i dla mnie to jest taki kolejny mały sukces, nie? Bo 1 000 000 pod jednym filmem, no to wydaje mi się, że spore zasięgi, także tym akcentem kończę. Żegnam się z wami i widzimy się jutro. Trzymajcie się, szczołka. Miłego wieczoru.